Siema, siema. Witam na moim kanale z gry Rise of the Tomb Raider z syberyjskiej dziczy. Jesteśmy sobie z powrotem przy ognisku. Jedziemy na dół. Będziemy walczyć dzisiaj z wilkami prawdopodobnie. Zobaczymy, co nam się uda tutaj zorganizować. Nie wiem, ile razy umrzemy od tych wilków. Nie będzie taka prosta sprawa pewnie. Zabiję i oprawię zwierzęta, aby zabrać ze sobą do produkcji, wyposażenia i strojów. No. Ale na początek wespniemy się tutaj. Tam wiem, że są jakieś wilki. Widzicie? Tam siedzą. Łuk chciałem. Ostatnio uciekł do jaskini. Dobra, popatrzymy. Może nas nie przeatakuje tu za szybko. Do tej jaskini będzie trzeba się tam udać, jakby nie było. Jakby nie było. No i trzeba porozwiązywać te zagadki tutaj wszystkie po kolei. Nie ma, że boli. Tu zadań trochę jest. Ten dodatkowy... Na tą wieżę trzeba wyjść. Ten dodatkowy quest dostaliśmy od tego kolesia, żeby te wieże powyłączać. Zaraz zobaczymy, wejdziemy tam na górę. Tylko na razie sobie odpuścimy. Lara. Nie, spadaj. Wychodź na górę, zobaczymy, gdzie tu się da wspiąć w ogóle. O, a tam widzicie gwiazdę przez przypadek? Tam na ten dach trzeba wyjść. Nie ma, że boli. Przejdźmy sobie tu dookoła. Pewnie tutaj jakiś... O, tutaj jest na przykład gniazdo. Zabierzemy sobie piórka. Tam jest jeleń, ale nie będziemy go zabijać, bo musiał tam do niego podejść, a nie chce mi się tam iść na razie. Przeciśniemy się tutaj. Tu jest skała do wspięcia się. No to długo nie czekając. Jeszcze nadal mielą mi się troszeczkę przyciski, ale myślę, że to jeszcze kwestia czasu. I się w końcu nauczę. Lara, no, dużo nie brakowało, byśmy zlecieli na dół. Tutaj wiem, że tutaj trzeba się wspiąć. Okej, dotarliśmy prawie na samą górę. Tam jest ta dziwna antena. No, wypadałoby zniszczyć. Okej. I na górę. Nie, Lara! Nie to chciałem zrobić. Kurde, tyle wspinania się na darmo. Nie chciałem wskoczyć, chciałem, żebyś... Mamusiu, dobra, spróbujemy tędy. Chciałem tam po prostu... Szlak by trafił. Chciałem to zepsuć, no wylazłem na taką górę i nacisnąłem na ten przycisk, co trzeba. Wracamy, tylko tutaj trzeba uważać na te wilki cały czas. Gdzieś tam w tej jaskini siedzą. Odkryte ciekawe miejsce. Wiem, że tu jest ciekawe miejsce i ja bardzo chętnie do tego miejsca pójdę. Umrzeć zaraz przynajmniej. Ale na początek to ja bym chciał... się tutaj wbić na górę jeszcze raz. A jajku, ale przynajmniej wiem, jak tam wejść. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Może tym razem się uda. Wspinaj się, wspinaj do góry. Tutaj się trzeba przebić teraz. Okej, powiem wam, że... Czułeś myszy standardową, chyba za mocno ustawioną, ale to ja mam zawsze ten sam problem. Że mi się bardzo ekran przesuwa, zwłaszcza, że...
Ten Tobii Eye Tracker działa też i... Jak patrzę, to się obraz przesuwa. Może dlatego wygląda to dosyć chaotycznie. Z waszego punktu widzenia. Bo nie dość, że myszą steruję. O, widzicie, to jeszcze... To jeszcze wzrokiem mi się przesuwa ekran. W sumie to na myszy można było dużo mniejszą czułość ustawić. Dobra, wbijamy na górę. No i teraz dobry przycisk, dobry przycisk. Nie chwycić linę. Tylko psujemy. No ja bym chciał to gniazdo. Żeby nie strzelić. Nie da się... A, było? Nie, to jest dalej chwycenie liny. Nie chcę chwycić liny. No, bo spadniesz. Cholera jasna. Słyszę wilki. Nie da się tego wziąć. Nie zmarnowałem strzały, no ale dobra, jedziemy na dół. Zniszczyliśmy jedną wieżę, tam jest następna. Oj, 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 oj. Zleczyliśmy następną. Opcjonalne wyzwanie grobowiec. Możemy podejść tam, zobaczymy, co tam się dzieje. Wszystkie te znajdźki będzie trzeba znaleźć. Tutaj będą wilki na pewno. A grobowiec to nie jest tutaj, ale wbijemy się na górę. Tam jest jeszcze ta antena, dobra. Rozbieg, skok. Oj, nie udało się. Nie da się tak. Wracamy. Tutaj mamy krzaczek, to sobie weźmiemy od razu. Tam widzę jelenie. Wejdźmy do tej jaskini, zobaczymy, co tu jest. Grzyby. Wyzwania w ciemności. Zbadaj jaskini w kompleksie radzieckim. No dobra. Powiem wam, że tak. Nie ma wilków. To już jest akurat powód do zadowolenia. Rozwalimy ścianę. Dobra, to się zawsze przyda. Nie wiem jeszcze do czego dokładnie, ale... Ale kto wie, co nas czeka w przyszłości. Okej, ogarnęliśmy drugą. No i tutaj, ale... Tutaj potrzebujemy... W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. Strzał z liną. A, potrafimy to. A, krater rozwaliłem. Spoko, krater rozwaliłem, ale nie mogę tego tworzyć. Muszę się nauczyć robić strzały z liną. I dopiero wtedy będzie można tutaj przyjść to ogarnąć, cokolwiek tam jest. Tam jest pewnie jakaś znajdźka. Spadamy stąd. Spadamy, spadamy. Teraz spróbowalibyśmy się wbić tam na górę, ale tam na górę... Aha, bo ja próbowałem skoczyć, a to widocznie trzeba tutaj się tędy wbić i tu będzie trzeba przeskoczyć. No i trzeba było przycisnąć tutaj. Dobra. Jeszcze raz. Tak to jest bez pada. Na padzie to jest intuicyjny dużo bardziej. Zwłaszcza takie spinanie się, a tutaj muszę... lawirować przyciskami jeszcze bez patrzenia na te przyciski, także to nie jest taka prosta sprawa, wbrew pozorom. No ale tak sobie wybrałem, dobra, nie będę narzekał, bo to moja decyzja. O, tu mamy ognisko, bardzo chętnie rozpalimy je sobie, żeby była szybka podróż, żebyśmy nie musieli wędrować z miejsca na miejsce. Mamy drewienka. Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego.
Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje. No, posłuchaliśmy w międzyczasie, co Lara miała do powiedzenia, posłuchania. Wziąłem... Rozwinąłem sobie łuko jeden poziom. Dodałem sobie do rękojeści. Także lajcik. Tutaj jest kolejny... Kolejny ten, ta stacja dziwna. Antena. Dobra, wyszliśmy drugą. Jeszcze się rozglądnę. Co tu mamy? Tu mamy skrzynkę, tu mamy... Okej, tu są śrubki. Jest pióro, ale nie wiem, czy ja tam jestem w stanie wskoczyć. Dobra, byłem w stanie. Zgarniemy. Spadłem na dół. Teraz by trzeba było pomyśleć o kolejnym. Jeszcze trzy wieże zostały. Tutaj jest jakiś punkcik. To jest ukończone wyzwania 0-4. Jeszcze go nie ukończyliśmy, ale to będzie trzeba tam się dostać najpierw. Tu jest bardzo dużo roboty, powiem wam, że zanim ja to wszystko tu skończę, to nam to zajmie sporo czasu. Ach, zwłaszcza, że chcę to zrobić... No właśnie. Chcę to zrobić w 100%, albo przynajmniej jak... No, przynajmniej po części. No, co jest, Lara? No, tu są grzyby. Dobra, jak już tu jesteśmy, to sobie zgadniemy. Sobie, powiem wam, sobie, nie se. Dobra, wbiliśmy tu, z tej strony. To możemy tutaj do góry podbić, dobra. I jesteśmy gdzieś wysoko, tutaj jest coś. Nie, to się tylko chyba droga świeci tak od góry. Jakiś błąd na mapie. No i tak, i tam jest wyjście z kompleksu. My tam wcale nie chcemy iść, bo to jest wyjście o tutaj do tego budynku, ale my nie chcemy opuszczać jeszcze tej miejscówki. My chcemy tutaj zostać. I z tego też powodu ja tam nie będę szedł. Niechętnie bym się dostał gdzieś o tam, w tamto miejsce. Żeby tą wieżę tam zniszczyć, ale to już od dołu, niepotrzebnie tu wyszliśmy na górę, możemy sobie zjechać. A, tutaj przejście wymaga strzału z liny, strzał z liną, żeby sobie rozciągnąć ją tutaj, ale my nie potrafimy jeszcze tego robić, także spadamy drogą, którą przyszliśmy tutaj. A, zsuniemy się tu na dół, może nam się nic nie stanie. Siup. Gitara. Przebijemy się tędy. Wrzucę podgląd. Tu są jakieś krzaczki po drugiej stronie, ale na razie ich nie będziemy tam zbierać specjalnie. Interesuje nas właśnie, ta antena nas interesuje tutaj. Jest drabina, tam się na pewno wbijemy za chwilkę. Tu jest skrzyneczka. Jest też drabina. No, Lara, hop. Jazda na górę, zobaczymy, co jest na górze, bo skoro jest podświetlone, to może coś się da tutaj zdobyć? Nie, nie ma nic. Ale za to... Nie chciałem się tam wspinać na ten dach. Ale za to tutaj jest jakaś fajna skrzynia. Element łuku bloczkowego, pierwsza część 4. Też dobrze. Tu mamy amunicję. No i tam można by było wejść do tej jaskini, zobaczyć, co tam jest w środku. Trochę się boję, ale zobaczymy. Odkryte ciekawe miejsce. Przejście wymaga dowolnego typu ładunków wybuchowych. Nie posiadamy, ale postaramy się zdobyć jakieś prędzej czy później. Kolejna antena. Wieża komunikacyjna, dokładnie rzecz biorąc. Jeszcze się wbijemy tu na górę, zobaczymy, co jest tutaj na górze. Skrzynka.
Skrzyneczka, bardzo ładnie. Niewielka, skomplikowana, nakręcana zabawka. Wykonano ją ze skrawków metalu i innych resztek pochodzących z gułagu. Zgromadzenie tych części musiało zająć sporo czasu. Zobaczmy, co to takiego jest. Nie ma tu żadnej ukrytej wiadomości. Jakiś taki... coś. Dobra, ale znaleźliśmy. Spoko. Tutaj też jest wymagana strzała z liną, nie posiadamy. To schodzimy na dół. No, Lara, mówiłem na dół, a nie na górę. Dobra. Jeszcze zostały nam dwie te wieże. Tu i tu. Próbujemy ogarnąć. Przejdziemy sobie tędy. Ciekawy jestem, czy respią się te wilki, bo... A co ja mam tu zrobić? Ugrzęźliśmy na drzewie. Rozumiem. Ale, że mamy umiejętność spadania i nie robienia sobie krzywdy dzięki temu, to nic nam się nie stało za bardzo. Akurat przydatna umiejętność, nie możemy już tego wziąć. Przydatna umiejętność, zwłaszcza tutaj. Dobra, teraz musimy znaleźć... O, jest. Wilki się nie zrespiły, został jeden. Idzie, tamte dwa nie żyją. A, uciekł. Skubany. Nie trafiłem. Kubaniec uciekł nam. Strzały. Ciekawe jestem, czy po wczytaniu save'a się zrespią. Mam nadzieję, że nie, bo zabijać ich 1000 razy to bez sensu. Z drugiej strony wiem, że nie jest to jakieś tam nad wyraz skomplikowane. Dobra, zepsujmy to. Dara, przerwa w komunikacji i została nam jeszcze jedna ta wieżyczka. Jest po drugiej stronie. Nie widzę jej stąd. Tu jest krzaczek. Okej, tu jest jakaś amunicja. Nie wiem, czy to jeszcze możemy wziąć. Tu jest już pełny, znaczy pistolet mamy pełny. A nie strzelam nim za bardzo, także... Dobra, ostatnia wieża. Gdzie jest ostatnia wieża? Czy w dobrym kierunku biegnę? Nie, nie biegnę w dobrym kierunku. O, widzę ją. Tam jest daleko. Mam nadzieję, że nie natknę na żadne zwierzątka. Tam musimy się wbić. Myślę, że może być tędy wejście. Nie wiem, czy tutaj Lara się wespnie. Wespnie się. No i dobra, mamy ostatnie. Udało się zniszczyć wszystkie, czyli wykonaliśmy tą misję dodatkową. Można wrócić, byłoby do kolesia oddać ją. Albo... Wiecie co? Jeszcze za nim. Słyszę wilki.
Ale nie widzę także. Lajcik. Tu byliśmy? Byliśmy tutaj, tu było trzeba zbadać tą jaskinię. No właśnie, a tam się tego nie da otworzyć. Dobra, no tu byliśmy. To możemy w sumie udać się. Tylko, że to nie jest to. Aha, bo to wejście, dobra, wejście jest tutaj w środku, tyle tylko, że my tam nie możemy się przebić. Możemy wrócić do tego kolesia, zobaczymy, co on nam zaoferuje takiego ciekawego. Sobie pozwolę wrzucać czasami podgląd, żeby zbierać te rupiecie po drodze. Do niego to chyba trzeba wrócić na sam początek. Co z tym wilkiem? O, jest wilk, spróbujemy go zabić jeszcze raz. Znaczy jeszcze raz, w ogóle go spróbujemy zabić. Lara, spinaj, nie spadamy. Mamy tu bojowe zadanie do wykonania. Dziękuję. Sorry, wilk. Nie, żebym miał coś do wilków, ale... Trzeba mi to było zrobić. Dobra, wejdziemy teraz do tego... do tej jaskini tutaj, zobaczymy, co jest w środku. Mam nadzieję, że już nie ma nic ciekawego. Znaczy... pod względem... dziwnych zwierzątek. Udało się. Gadaliśmy wyzwania w ciemności, powiem wam. Trochę spanikowałem, ale to podwójne strzelanie jest całkiem fajne. Zobaczymy, co tu jest poza grzybami. Tutaj są jakieś chaszcze, nie możemy przejść. Pozbieramy całą komnatę. No i tak jak wam mówię, tutaj jeszcze trochę czasu zabawimy, żeby zrobić wszystkie te znajdźki, na ile się da, bo biorąc pod uwagę, że na przykład nie da się strzały z liną na razie wyprodukować, także chyba będziemy musieli po prostu pójść dalej, zobaczymy. Okej, posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia. A nie, to jest tylko zlokalizowana mapa, czyli proszę bardzo, ile znajdziek dodatkowych się pokazało. Spoko. My zaraz wrócimy do tego kolesia jeszcze w tym odcinku. Oddamy mu tą misję, zobaczymy, co ma dla nas tak naprawdę w nagrodę. Mam nadzieję, że ma coś cennego, fajnego. Grzybów już mamy wystarczająco dużo, nic na razie nie możemy zrobić z grzybami. Możemy za to te strzały, ale chyba też mamy pełny kołczan, także... że spoko. Jestem ciekaw, czy się respią wilki. Prawdopodobnie tak, z tego co mi wiadomo, to one chyba się podniosą później. Po sejwie, no ale cóż, będziemy walczyć z nimi. Nie jest to jakaś tam strasznie trudna walka, także powinniśmy dawać radę. Drewienka zawsze się przydadzą, bo w razie gdyby trzeba było jakieś ognisko rozpalić, to lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, pogadajmy z tym kolesiem jeszcze. Zobaczymy, co ma nam ciekawego do powiedzenia. Gotowe. Powtarzacze są wyłączone. Znakomicie. Nie mamy dużo czasu, ale skoro walczysz z nami, to ci się przyda. No i tak właśnie mi się wydawało, że on nam da wytrych. Prowizoryczny wytrych, który pozwala, że otwierać kurtki wiszące na niektórych skrzyniach i drzwiach. A to oznacza, misja ukończona, przerwa w komunikacji. Wracaj do zleceniodawców w późniejszym czasie, by pomóc w realizacji misji dodatkowych. Misje są zawsze dostępne do momentu ich ukończenia. No, i teraz możemy sobie tą skrzyneczkę tu otworzyć. A w skrzyneczce element pistoletu semi-auto. Brakuje nam jeszcze jednej części tylko. Jest spoko. Nie wiem, czy jeszcze była gdzieś jakaś skrzynka, którą było trzeba otworzyć wytrychem.
Ten kolega już chyba nie pogada z nami. Dobra, sorry, Winnetu. Sorry, Winnetu. Siądźmy sobie przy ognisku. Mamy ulepszenie broni. Lara, mówisz coś? Mamy ulepszenie broni. Tutaj łuk bloczkowy mamy, pierwszą część do tego łuku. Ale mamy też pistolet do ulepszenia. Ten rewolwer. Stabilizowanie odrzutu. Szybkostrzelność. A co potrzeba, żeby łuk... Aha, łuku i tak nie możemy nic. O! Końcówki strzał. Końcówki strzał umożliwiają szybsze ładowanie strzał i zwiększają szybkość strzelania. No to bardzo... Może się okazać przydatna umiejętność. I teraz powiem wam... Zabijemy jelenia. No jest skubany. Lunek, chodź. Jak już zmarnowałem strzały, to... Skubany, jaki twardy. No w końcu. Ja nie wiem, czy ten jeden punkt umiejętności jest warty... Skórę i poro, że warta jest tylu strzał. No ale dobra. Przybiegnijmy sobie do ogniska, weźmiemy sobie strzały. Zrobimy sobie strzał więcej. A w wyposażeniu, czy możemy już coś robić? Możemy... Aha, wytrych mamy. Możemy sobie odblokować kołczan myśliwski, ale potrzebujemy do tego odpowiednich pociski żybkujące. Nie potrafimy jeszcze lin robić, niestety. Dobra. To zrobiliśmy tyle, ile trzeba. Nie mamy deseczek już. Czyli znowu trzeba będzie pójść na poszukiwanie desek. Nie marnować strzał na pierdoły. Widzicie, zadań jest jeszcze cała masa. Znajdziek jest cała masa. O, tu się odkryła znajdźka w tej poprzedniej miejscówce. A, udajmy się tam jeszcze. Więc szybką podróż teraz mamy, także nie ma problemu. Nie musimy nigdzie. To jest chyba tu. Dobra, do stacji rozrządowej. Chyba tam, ale nie jestem pewny. Tam nic nie powinno być, bo ogólnie tam wszystkich wrogów zabiliśmy, wyszliśmy stamtąd, także... Powinien być spokój. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Co to za znajdźka tam się pojawiła. Skoro zbieramy wszystko. To zobaczmy. Trzeba się kawałek cofnąć. Przeskoczyć tutaj. Jeszcze dalej, to w środku gdzieś tam jest. Tutaj jak widzicie już jest bałagan tylko i wyłącznie. Ale znajdźka powinna gdzieś być. I jeśli się nie mylę, to jest na górze. Amunicja jest. No, jeszcze spadłem. Przydałby się butelkę wziąć. Tak sobie pomyślałem, jakby wziął butelkę z paliwem. Może by podpalił tamtą. No, to trzeba było przejść w ten sposób. Może by podpalił. No, niestety są jesteś. W ten sposób tam w tej jednej jaskini drzwi. No to powiem wam, że nie wiem za bardzo, gdzie to jest. Dobrze, idę.
A może to w ogóle nie jest tu w tym pomieszczeniu? Czy to? Takie buty. Odkryłem jakiś tunel, znaczy jakieś w ogóle pomieszczenie inne. A nie, my tędy szliśmy przecież, co ja pieprzę, ale... A no tak, i tu był wytrych, nie mieliśmy tego wytrycha, nie mogliśmy tam wejść. No jasne, a teraz już mamy wytrych, możemy sobie wejść tu do środka i zgarnąć, co mamy do zgarnięcia. I to było to. Są jeszcze dwie rzeczy, czyli tak sobie to weźmiemy. I... Tu jest szafka, której też nie mogliśmy wcześniej otworzyć, nie moglibyśmy wcześniej otworzyć. A teraz... A no tak, ale nic nie możemy wziąć, bo jesteśmy pełni. I jeszcze tu jest skrzyneczka, proszę bardzo. To jest nasz skarb. Identyfikator jednego z więźniów Gułagu. No, mamy identyfikator, tak wygląda książeczka jakaś. 1940. No, ale mieliśmy to zebrać i zebraliśmy. Dobra, na tym skończymy ten odcinek. Następnym będziemy dalej próbowali na tej Syberii ogarniać tam klimat. I jakoś próbowali będziemy... przetrwać wilki, niedźwiedzie, no i wrogów wszystkich, którzy nas tam będą próbowali na pewno ograniczyć. Ja sobie wezmę stąd butelkę, zobaczę. Nie, nie butelkę. Aha, lampa musi podpalić coś konkretnego, ale dobra. Zabiorę sobie ją stąd, zobaczymy, czy jak wrócę na miejscówkę tam, to będę ją miał. To jeszcze tak spróbujemy w tym odcinku, a co? Czy ona ją zgubi gdzieś pod... No właśnie, nie przeskoczymy nigdzie, bo ona ją zgubi. Dobra, o... Na tym skończymy sobie ten odcinek. Ja sobie zostanę tu przy ognisku i przeniosę się już na Syberię. Znaczy w tamten kompleks tam. Przeniosę się w... Poza odcinkiem, bo to ekran ładowania jest mało ciekawy. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia. Pa, pa.